Już 3 tygodnie trwa kampania cukrowa. W tym roku zaczęła się prawie miesiąc wcześniej niż zwykle. Kampania ruszyła dość prędko. 28 sierpnia zaczęliśmy kampanię. Teraz mieliśmy dość dużo kopania. Mamy wykopane gdzieś w tej chwili 220 hektarów. Większość buraków jeszcze dojrzewa na polach. Przybierają na masie i zwiększa się w nich zawartość cukru. Buraki wyglądają tak jak widać. Na mocnych stanowiskach jeszcze się trzymają troszeczkę. Na słabszych po prostu śpią buraki, nie? Kiedy przyjdzie deszcz, żeby ten burak jeszcze nabrał tej masy, bo jeszcze w zasadzie ma 2 miesiące życia przed sobą, no to by jakiś tam ten plon był i zapowiada się też wysoki plon cukru, bo jest tego słońca dosyć sporo. Pierwsze wykopki, które poszły na wczesne odstawy, pokazały na naszym terenie, że jednak burak jest. Te plony są w granicach 600. No tutaj też jest taka sytuacja, że jest dobra, powiedziałbym nawet bardzo dobra polaryzacja, bo w granicach 18, więc to też powoduje, że tych ton może być troszeczkę mniej, ale właśnie cukier wyprodukowany będzie. Z powodu suszy na wielu plantacjach buraki nie rokują zadowalającego plonu. Kampania cukrowa się zaczęła 1 września. Wykopki trwają. W tej chwili trwają to z najlepszych plantacji. To jest okolice Wrocławia, gdzie tam najwięcej jednak deszczu spadło. Natomiast tu na naszym rejonie jeszcze nie trwają, bo czekamy, że może jeszcze przyjdzie deszcz. Jest taka nadzieja, że może ten burak jeszcze trochę nabierze masy. No ale to są takie tylko mrzonki i takie oczekiwania nasze na deszcz. W tej chwili nie ma deszczu, totalnie nie ma deszczu. Bo różnie są plony. Mi się wydaje, że tutaj mówili tak gdzieś około 60 ton hektara, ale były i 40 ton hektara. Także są plony różne. Jak zaczął padać deszcz, to były plony, jak nie było deszczu, a nie było plony. W tych rejonach, gdzie było dużo deszczu, na terenach podmokłych, no to te plony są nawet niezłe, około 70 ton. Zdarzają się około 70 ton. Średnia jest tam 50 parę, jest średnią. No cukier jest wysoki, zdarzają się 20, ale średnia jest tak w granicach 18%. To już druga kampania na nowych warunkach, gdy nie obowiązują limity produkcyjne cukru. Wielu plantatorów obawia się, co będzie dalej z uprawą buraków, bo poprzedni sezon pokazał, że uprawa buraków nie jest tak opłacalna jak w przeszłości. Ceny są takie same jak w zeszłym roku, umowa jest identyczna, nie zmienia się tu nic. Jedynie jest tylko deklaracja, że jeśli się podpisze umowę na następny sezon, to będzie 1 euro takiej premii z tytułu lojalnościowego. Natomiast wszystkie warunki, które były w zeszłym roku, obowiązują w tym roku. Gwarantowana wypłata 17 euro, a końcowe rozliczenia 30 czerwca. Nad kwestią opłacalności plantacji buraków u nas zaczynamy się coraz bardziej zastanawiać. No nie ma żadnego bodźca, który by powodował, żeby to nadal kontynuować. Jeżeli taka będzie tendencja, jak w tej chwili jest, kuszenie nas jakimś tam dodatkowym 1 euro, to można powiedzieć, że to jest śmieszne. Jakieś dodatkowe dopłaty za lojalność. Niestety to jest wszystko bardzo małe i boję się, że ja i tutaj okoliczni rolnicy zrezygnujemy. Tegoroczna kampania, podobnie jak poprzednia, będzie rekordowo długa i może trwać do lutego. Należąca do koncernu Zicukier cukrownia Cerekiew zakontraktowała surowiec u 1500 plantatorów z 3 śląskich województw.